Dzień dobry Państwu. 31 marca 2023 roku. Wjeżdżamy do Murzasichla. I zaraz zobaczymy, czy tu też jest pusto. Spodziewam się, że tak, chociaż pogoda jest piękna, więc może nie będzie to opustoszała wiocha dzisiaj. Coś było, to się możecie domyślić. Restauracja u Studniara. Kiedyś bywałem, ale częściej jak tutaj jak mieszkałem, to powiem w restauracji Koliba. Gdzieś ona tutaj jest po lewej stronie. Puściutko, naprawdę. Żywej duszy nie ma. No i teraz to aż by się chciało tutaj nawet przejść, chociaż Murzasichle nie wydaje się taką super przyjazną wioską dla spacerowiczów. W sezonie większy ruch, jakieś autobusy, no nie, 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 niekoniecznie, ale teraz zobaczcie. Teraz można tu wypocząć. Jak w ogóle nie widać. Tu coś stoi, no ale to przecież miejscowy z Kentucky. No i tak jest, proszę Państwa, teraz w Murzasichlu. Pewnie wielu z Was przyjeżdżało albo przyjeżdża nadal do Murzasichla, co? Kończy się Murzasichle. No to tyle. Nara.